Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy MAXIEKU TUTORIALS. Uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam. W tym filmie zajmiemy się opisem oraz konfiguracją aplikacji MAXITOOLS. Jest to aplikacja stworzona w celu umożliwienia zmiany pracy interfejsu do wykorzystania go, np. poprzez połączenie się przez inne oprogramowanie działające na wybranym przez nas trybie. Dodatkowo możemy w niej przeprowadzić podstawowy test sprawności interfejsu, co często może już na początku ukierunkować nasze podejrzenia co do jego działania. Omawiana aplikacja jest w pełni darmowa i dostępna do pobrania w zakładce Pobierz na naszym profilu internetowym, jak i w sklepie Google na systemach Android. Ja na potrzeby tego filmu skonfiguruję aplikację poprzez smartfon, jak i komputer, czego dokonam wybierając połączenia przez Bluetooth oraz kabel USB. Zacznijmy od smartfona. Po jego uruchomieniu szukamy sklepu Google oraz następnie wyszukujemy aplikację MAXITOOLS, po czym oczywiście instalujemy ją na naszym urządzeniu. Po szybkiej instalacji uruchamiamy program i przechodzimy do konfiguracji połączenia z naszym interfejsem. W tym celu oczywiście wkładamy interfejs do gniazda w naszym pojeździe oraz uruchamiamy zapłon. Następnie w przypadku tego smartfona przytrzymujemy pasek z godziną u góry ekranu i ruchem w dół rozwijamy podstawowe ustawienia naszego telefonu. Po czym z wyświetlonych ikon wybieramy i przytrzymujemy opcję z symbolem Bluetootha. Następnym krokiem jest włączenie samej opcji Bluetooth. Jeżeli nie jest jeszcze uruchomiona, to przesuwamy suwak w odpowiednią stronę, a następnie czekamy, aż system wyszuka wszystkie urządzenia. Po krótkiej chwili powinna wyświetlić się nazwa interfejsu i w tym przypadku jest to MPM.com3. Wybieramy ją oraz wpisujemy hasło do sparowania, czyli 1234. Gdy nasze urządzenie połączy się z interfejsem, możemy przejść z powrotem do aplikacji MAXITOOLS, gdzie u góry wybieramy zakładkę trybu pracy. W tym miejscu musimy upewnić się, że mamy zaznaczoną opcję połączenia, która nas interesuje. Dla potrzeb tego filmu jest to właśnie wersja Bluetooth. Upewniamy się więc, że jest zaznaczona, a następnie wracamy do głównego okna, klikając strzałkę u góry. Teraz możemy użyć przycisku odczytaj, co wywoła połączenie z naszym interfejsem. Oczywiście w przypadku pozytywnego połączenia zostaniemy poinformowani o wersji oprogramowania, a w lewym rogu wyświetli się aktualny firmware. Kolejny krok to przykład konfiguracji interfejsu pod wybraną aplikację. Oczywiście trudno jest liczyć ilość darmowych oraz płatnych aplikacji opartych na systemie ELM327 bądź KKL, a co dopiero pokazać wszystkie przykłady ich konfiguracji. Ja dla potrzeb tego materiału przygotowałem jedną darmową, według sklepu Google najczęściej pobieraną aplikację opartą o wspomniane ELM327. A więc z aplikacji MAXITOOLS wybieram interesującą mnie konfigurację, czyli ELM327, po czym klikam na zapisz. W tym momencie interfejs powinien zareagować delikatnym, specyficznym dźwiękiem, co będzie oznaczało, że przestawił się we wskazany tryb. Kolejnym krokiem jest uruchomienie wybranej przez nas aplikacji i naturalnie każda aplikacja będzie posiadała swój własny schemat konfiguracji, dlatego nie będę komentował jej przebiegu, ale zostawię materiał poglądowy. Jak widać, po kilku krokach interfejs MAXIEKU został pozytywnie sparowany z wybraną aplikacją, co sugeruje nawet zielony napis o stanie połączenia oraz jak widać wystartowało skanowanie sterowników. Oczywiście zakres działania interfejsu i jego możliwości zostaną uzależnione od wybranego przez nas oprogramowania. Również nie będę demonstrował dalszych opcji widocznej aplikacji, ponieważ nie jest to oprogramowanie firmy MAXIEKU i tak jak wspomniałem, każda aplikacja będzie różniła się obsługą. Przejdziemy teraz do wersji MAXITOOLS na systemy Windows. Analogicznie pobieramy aplikację z działu Pobierz na naszym profilu i po instalacji uruchamiamy oprogramowanie. W tym przypadku skonfigurujemy połączenie poprzez kabel USB, dlatego warto upewnić się, że w ustawieniach widnieje opcja połączenia po kluczu FTDI bądź USB. Kolejnym ważnym krokiem, który warto wykonać, jest udanie się do panelu sterowania w naszym Windowsie, a następnie wybór menadżera urządzeń. Tutaj spośród wyświetlonej listy interesuje nas zakładka portów, a więc rozwijamy ją. I to odpowiedni moment, aby podłączyć nasz interfejs do gniazda USB. Gdy go podepniemy, system zdefiniuje port, na którym odbywa się komunikacja. W moim przypadku jest to port 3, dlatego zapamiętuję go i wyłączam okno menadżera.
Ponownie jak poprzednio, dla potrzeb filmu przygotowałem program, który tym razem wykorzystuje system KKL. Uruchamiam go i przechodzę do konfiguracji. Jak można zauważyć, pojawia się okno, w którym musimy wskazać port komunikacji z interfejsem. U mnie był to port 3, więc zostawiam wybrane ustawienia i klikam na test. Naturalnie na ten moment oprogramowanie nie widzi jeszcze interfejsu. Oczywiście dzieje się tak, ponieważ nie przestawiliśmy go w odpowiedni tryb. A więc, aby to zrobić, przechodzimy do aplikacji Maxi Tools i klikamy na połącz. Gdy otrzymamy komunikat o pomyślnym połączeniu się z interfejsem, możemy wybrać odpowiedni tryb, w tym przypadku KKL. Po kliknięciu na zapis możemy ponownie wykonać próbę identyfikacji interfejsu w wybranym przez nas oprogramowaniu. Jak widać, tym razem test przebiegł pozytywnie, co również można zweryfikować prawidłowym połączeniem się ze sterownikiem silnika, tak jak na załączonym wideo. Kolejną opcją, o której warto wspomnieć, to test złącza diagnostycznego. Wykonanie tego testu wraz z oceną koloru diody świecącej się na interfejsie może przybliżyć nam podstawowe informacje o jego działaniu. Krótko mówiąc, czerwona dioda lub jej brak oraz informacje o błędach w aplikacji Maxi Tools mogą zaliczać interfejs do naprawy. Następna zakładka, którą znajdziemy, to funkcja resetowania interfejsu do ustawień fabrycznych. Warto zaznaczyć, że interfejs również automatycznie zresetuje się do tych ustawień, gdy do połączenia użyjemy oryginalnego oprogramowania MaxiEQ. Ostatnią opcją tutaj dostępną jest tryb zaawansowany konfiguracji interfejsu. Natomiast, tak jak nazwa wskazuje, jest to opcja przeznaczona dla bardzo zaawansowanych użytkowników, pozwalająca na manualną konfigurację pinów, które są wymagane przez konkretny sterownik. Nie zaleca się używania tej opcji bez zaawansowanej wiedzy z dziedziny diagnostyki samochodowej. Podsumowując, mam nadzieję, że przybliżyłem trochę zasadę działania oraz konfigurację aplikacji Maxi Tools. Aplikacja jest darmowa i współpracuje tylko z oryginalnymi interfejsami MaxiEQ najnowszej generacji. Wszystkie programy użyte w tym filmie miały na celu zademonstrowanie jedynie elastyczności działania interfejsu i w żadnym stopniu nie opisuje ich obsługi, ponieważ nie są produktem firmy MaxiEQ. Dobór oprogramowania jest dowolny, natomiast wymaga odpowiedniej wiedzy na temat konfiguracji interfejsu. Krótko mówiąc, musimy wiedzieć, czy oprogramowanie wymaga systemu KKL, czy pracuje na ELM327. Wszelkie konfiguracje robisz na własną odpowiedzialność, a firma MaxiEQ nie odpowiada za błędnie przeprowadzone działania, jak i nie bierze odpowiedzialności za oprogramowanie, które zostanie użyte do przedstawionych czynności. Jeżeli interesują Cię takie filmy, to zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki za uwagę.